Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejny dzień przygód w grze Bitcoin. Dzień trzeci, stare koronki. No to czas je wymienić na nowe. Dzień dobry szefie. Dobry, widzę, że dzień jak co dzień, jak wczorajsze bzykanko. Złapiesz kiedyś syfa i ci ptaszek odpadnie. Wciąż będzie dłuższy od twojego. Będzie trzeba dookoła niego budować objazd. O Jezu. Ludzie pomyślą, że statua wolności straciła rękę. Kurczę, przestańcie. Dobra robota, Kelly. Wyrobiłeś normę mandatową. No i to się liczy. W dodatku poprawnie. Norma na dzisiaj. Po 5 mandatów za opony. Bo był spory karambol niedaleko. I prasa rozdmuchała, że rzęchy na rejonie. Musimy ich trochę pogonić. I drobne przestępstwa też tępimy. Tak jest. Pewnie, szefie. Aj, ser. Jeszcze jedno. Słyszałem, że kręcicie się koło bandytów. Nie, my tylko koło mafii. Jak usłyszę, że bierzecie w łapę od czarnych albo od mafii, mafia z dużej litery, jest szacunek, a dowiem się na pewno, to was... łeb wam ukręcę. Won na rejon. No nie, no z mafią chyba będziemy dalej rozmawiać. W końcu familia, no co to by było? Co to by było, jakbyśmy z mafią się nie ustawiali? Cortez, znasz Halumas 59? No znam. No też mówił, że cię zna. No i co z tego? Masz mu oddać 300. A to nie znam. Widzisz, kolego? A nas będą ścigać, jak nie oddamy 300. Tak to jest, tak to jest. Fajne pupy na rejonie? Tak, wszędzie. Co racja, to racja. Ej, słuchajcie. Co jest, McNab? Podobno wewnętrzni wystawiają tajniaków na ulicę. O kurka. Podejrzewają nas o branie w łapę. No coś podobnego. Coś podobnego, to ciekawe. Słyszeliście? O czym? Przyjechał do nas jakiś Rusek. Milicjant w ramach wymiany. Kulturowej chyba. No, alkoholowej. Kelly, no i nie jest tak źle, nie? Zarąbiście, jeszcze żyjemy. Nie wiem, jak mogłem żyć inaczej. Mogę już umrzeć spełniony. Mądrala, wiadomo. A, idź Kelly, idź i nasz tutaj gangster. Kelly, pamiętaj, mam cię na oku. Jasne, szefie, coś sugerujesz, szefie? Chyba nie. No to co, na rejon, szykuje się naprawdę ciekawie nam tutaj. Fajnie, że mnie podwozicie. O, już widzę pierwszy klient. Fajnie, że już wysiadasz. Miłego dnia, R. Kelly. I wal się. Ha, 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 he, he. No, a tak na serio? Wybrałeś już stronę? Rozwiń, czekolada czy pasta? Czarne czy białe? No właśnie, kurczak czy pizza? Na razie niebieskie, pan porządny. Szkoda, dostałeś żyzny kawałek ziemi pod uprawę. Marnujesz możliwości, a wystarczy wyciągnąć rękę. To wyciągnij swoją przez okno. No, wyciągaj. 4-2-1 na służbie. Pamiętaj o mandatach. Pamiętamy bardzo dobrze. Miłego dnia. 4-2-1 się kłania. 007. I co tu mamy? Sprawdź opony. O, to... A nie, czekaj, czekaj. Co to było? Co to było? Myślałem, że już jakieś zdarte czy coś. Mam jakiś podgląd? Tak wyglądają złe opony. Tak i tak. To ten chyba miał dobre. Ale za to dostanie mandat za parkowanie. Trzeba zrobić jakieś normy. Bach, już jedziesz, gościu. I tyle. Instant karma za to, że miał dobre opony. Sprawdź opony. O, to zdecydowanie zła opona. Ładnie dzisiaj? Nieładnie. Ogumienie. Wystaw, wystaw i lecimy. Tak. Nie wiem, o co mu chodziło. Psu, znaczy przeszkadzał nam w robocie. Sprawdź opony. O, to się nazywa. Kurczę, tyle wygrać. Zgłoś się, zgłasza się. Mamy doniesienia o skradzionym samochodzie. Świadkowie stoją pod kościołem. Zbierz zeznania na miejscu. Strasznie się pieklą. Pod kościołem się pieklą? Jak to tak to? Sprawdź opony. Sprawdziliśmy. To wystaw mandat. 2 godziny mamy, to na spokojnie to zrobimy. Ogumienie wystawił odznaka. Bach, idzie. No to lecimy dalej. Widzę, że mafia coś do nas ma, ale my z mafią dobrze żyjemy. Guma. Tu jest dobra guma. Dobra guma. A z drugiej strony? Też dobra. Kurczę, oszukują. Dopiero 2. Jest pięknie. A kto by pomyślał, że w takim samochodzie coś takiego tutaj będzie? Ogumienie wystawił odznaka. Panie władzo, pan nie pisze. Dogadajmy się, co? W jaki sposób? Dam 20. Lepsza kasa w kieszeni niż w budżecie. A ty mi wyglądasz na tajniaka. Odmów. Nic z tego, nie robię wapy. Jeszcze. Coś ty powiedział? Nic, już sobie idę. Nic tu po mnie.
I cześć. Mandat, tym bardziej, że za ogumienie. Dzień dobry, panie, mam pytanie. Tak? Wygląda pan na kogoś zorientowanego w okolicy. W czym mogę pomóc? Chciałem pogadać o ostatniej strzelaninie. A to zwierzęta. Słyszał pan coś ciekawego? Być może, ale za słabo jeszcze się znamy. Proszę pomóc naszej włoskiej społeczności. Będziemy potrafili się odwdzięczyć. Myślę, że Louis ma już coś dla pana. Zaprasza do środka. O, na pizzę to zawsze chętnie. Trochę na staminę podniesie. Drogi panie. Tak, o co chodzi? Co to za tajemnicza sprawa? Parkuje nam tutaj taki park. Shipwood. Jakby pan go mandatem nauczył. O której będzie? Zazwyczaj o 4:00 się pojawia. No nie wiem. Damy 50 za fatygę. O. Nie no, z mafią dobrze żyjemy. Dobra, zrobię to. Kasa czeka. Okej. No dobra, i pod kościołem czekaj. Sprawdź opony przy okazji, jak już tu idziemy. No to pech. Coś z tymi cieniami się dziwnego dzieje. Wystaw mandat za parkowanie, może podbiegnie. To na pewno nie twój. I lecimy pod kościół. Miły dzień, bardzo miły. Bo zaraz się okaże, że... A czemu nie ma pana z hot dogami? Lecz startuje nieco później. Kto by o 9:00 hot doga jadł? Studenciaki tylko. Co to za biznes na nich? No, czekajcie panowie pod kościołem. Jeszcze sprawdzimy ogumienie tego. Jest, idealnie. Będzie do normy. Wystaw mandat. Bach. Ogumienie wystawił, odznaka. Lecimy. 30 minut? Jeszcze byśmy zdążyli z kimś coś tam porobić, ale niech będzie. Mandaty 6. Posterunkowy Kelly, co się stało? Auto ukradli. Czyje to było auto? Tej pani, nie moje na szczęście. Kto dokonał kradzieży? No kto? Złodzieje. Oczywiście. Ilu sprawców pan zauważył? A nie wiem, kilku. Może pan ich opisać? Normalnie, czarni. Jakieś znaki szczególne? Byli czarni? To raczej nic szczególnego, tak szczególnie na tej dzielnicy. No to nie wiem, nic panu nie pasuje. Okej, dzięki. No to mamy tych świadków, szczęście do nich. Auto odjechało, moje auto. Numer rejestracyjny? Nie pamiętam. Jak to nie pamięta pani? Przecież to nie telefon, no nie? Ja do niego nie dzwonię. A ktoś może znać? Wy, policja. O, rany. Dobrze, poproszę pani dane. Podaję dane. Znikąd pomocy, jak zwykle. Ktoś się do pani zgłosi. Dzień dobry, ojcze. Niech będzie pochwalony. Czy ksiądz coś widział? Nie. Muszę chyba. Dlaczego ksiądz tak zbladł? Chciałem tylko spytać o kradzież samochodu. A tak, nic nie widziałem. W porządku, dziękuję. Może ksiądz odpocznie? To dobry pomysł. Do widzenia, synu. Pochwa. 421 do centrali. Mów 421. Świadkowie przepytani. Wygadani jak zawsze. Oczywiście nic nie widzieli. Zgłoszą się na posterunek. Rozumiem, bez odbioru. No dobra, wracamy do naszej roboty. Sprawdź opony. I pięknie, i już leci. Mam nadzieję, że leci. Ogumienie. Wiecie, co jest w środku? Dziurka w środku do kochania, tak? W pączku? Może i tak, tu 421. Co tam? Norma mandatowa wyrobiona. Zrozumiałem 421. Lepiej, żeby skargi nie wpływały. Nie ma obaw, bez odbioru. Jak tu wyglądamy z misjami? Wystawić mandat na życzenie? Zgłoś się. Tu 421. Mamy doniesienie o inwazji. O, jakiej inwazji? Kosmitów? Nie, złodziejaszków na twój rewir. Bądź czujny. Zrozumiałem, bez odbioru. Notatka. Dobra, na wszelki wypadek jeszcze wystawimy jakiś jeden mandat, jakby się okazało. O właśnie, że coś tam źle weszło, no to wystaw mandat, ogumienie, wystawił odznaka, bach. I już powinno być wszystko miło. Mandat plus jeden. Szkoda, że nam nie płacą za mandaty. Tylko 75% cukru. No cóż. No cóż, ten rzęch na pewno też ma złe gumy. No kurczę, taka robota, wystaw mandat, a w sumie zobaczymy, może dostaniemy też jakąś tam dodatkową kasę za nadmiarowe działania. Sprawdź gumę. Kurczę, tyle wygrać. Wystaw mandat, ogumienie wystawił, odznaka, bach. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie? O, ten nie wygląda na tajniaka. Rozwiązanie? Takie, z którego... A pówka, z którym moja się wałówka? Jestem w drodze do bankomatu, może pójdziemy razem? Chętnie. Niestety staram się oszczędzać nogi. Ujrzałem przyszłość tego mandatu. Tkwi w twojej... A.
No możecie się tam spotkać. No, ale my chcieliśmy od niego wziąć. Ech, sprawdź gumę. To nie jest spoko. No jak my mamy tutaj mieć na życie? Sprawdź opony. To też jest spoko, ale zaparkowanie go ściągniemy, tak coś? A nie możemy, no już chyba jedzie w takim razie. Nic się nie dzieje tutaj na dzielnicy, żeby się dorobić. Dobra, lecimy w takim razie przejść może wzdłuż sklepów, coś ktoś będzie chciał. Strasznie dużo, a co ty taki uśmiechnięty? Panie posterunkowy, niech pan poczeka. Banda piątaka, weteranowi. Jest tu jakiś cwaniak? Weteranowie skąd? Wietnam, a jakże? Marines? USMC, piąta dywizja. Miałem tam kumpli. To jak, znajdzie się piątka? Znajdzie się. Marines nie dać. Dziękuję za służbę. To ja dziękuję panu oficerowi. Ja się odwdzięczę. Ja tu sporo widzę. W razie czego dostarczę informacje. Świetnie, będziemy w kontakcie. Łatwo mnie znaleźć na rewirze. O tak. Pieniądze minus 5, stamina minus 1. Ten uśmiechnięty, ale nie wiem, może jakieś dragi sprzedaje, czy coś. Nie chciałbym tu podpaść nikomu. O co ci chodzi, kolego? Witam, panie władzo. Aresztuj, rozmawiaj, porozmawiaj. Daruj sobie uprzejmości. Bierzesz coś? Zrezygnuj. Nie ta faza. Może później. Jak sobie chcesz. Bywam w tej okolicy raz dziennie. Dobra. A może trzeba było aresztować, ale w sumie co by nam to dało? Zgłoszono kradzież w sklepie. Zrozumiałem, jestem w drodze. Nie chciałbym podpaść zaraz tutaj gangowi ciemnych, bo tu różnie to bywa. Chociaż może trzeba było wziąć coś. Złodziej w czerwonej czapce, no łap go. No jakby ktoś go tutaj powstrzymał po drodze, to by było pewnie łatwiej go złapać, a tak? Prędzej zadyszkę my złapiemy, a nie złodzieja. Jest, 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 jest nasz, jest nasz. No biegnij do niego, kolego. Miej litość. Ty, kolego, nie korzystaj z przewagi genetycznej. Jesteś aresztowany. No, udało się. Nie, trzeba iść gdzieś na jedzenie. Centrala potrzebuje radiowóz. Samo w drodze, bez odbioru. Bo my długo tak nie uciągniemy. Może na pączka skoczymy. Byłem aktorem, zmieniłem się w Donata. I bach, poszedł. Mamy zgłoszenie. Mieszkanie piąte pod 621. Chyba masz kolejnego trupa, a może i dwa. Daj znać, jakbyś potrzebował wsparcia. Zaraz, cmentarza nie starczy? Przyjąłem, udaję się na miejsce. Okej, lecimy na miejsce w takim razie. Donat sobie biega. No dobra. Zostało ci tylko pół dnia, 421, ale ten czas leci. No pół dnia, norma wyrobiona. Lecimy 621, co ty kolego chcesz jeszcze od nas? Dzień dobry, posterunkowy na służbie. Oczywiście, w czym mogę pomóc? Miałbym dla pana małą ofertę. Mamy spotkanie, 623. Okej. Proszę dzwonić do pana Hermana. Zobaczymy, a my mieliśmy 621. Piąteczka, tak? Habsburg. Halo, kto tam? Szczekanie psa. Tu posterunkowej Kelly, może pani uciszyć psa? Sezam na kanapę. Już jestem, przepraszam. Otrzymałem wezwanie pod ten adres. Wezwanie? Ach tak, proszę wejść. A otworzy mi pani? Jest tam kto? Tak, słucham. No, otworzy mi pani czy nie? Ale kto idzie? Pan Als z Ministerstwa Geriatrii. Nie dosłyszałem nazwiska. Heimer, wpuści mnie pani? Jak z ministerstwa, to proszę. O, pan posterunkowy, dobrze pana widzieć. Bardzo pan schudł od ostatniego razu. Jezu, totalny brak łączności. Nazywam się Kelly, musiała nastąpić pomyłka. Synku, sugerujesz, że mam kłopoty z pamięcią? Kiedyś miałem kota, nie najczystszy okaz. Pewnego dnia wytarzał się w zgniłym szprocie. Chryste. Codziennie musiałem wylewać na niego pół butelki najgorszej wody kolońskiej. Tylko ona była w stanie zabić ten smród. Jaki ma to związek ze mną, pani Arabello? Właśnie tą wodą zawsze od pana trąci. To rozumiem, że tak myjemy się, po cygańsku, w cudzysłowie oczywiście. Jest pani naprawdę miła, ale zostałem wysłany w sprawie podwójnego zabójstwa. Gdzie są ciała? Synku, jakie ciała? W porządku, mam dość. Tu 421, zgłoszenie okazało się fałszywe. 421, rób co mówi, później ci wyjaśnimy. O co tu chodzi? Oficerze Heimer, potrzebuję drobnej pomocy. Dobrze panu z oczu patrzę, a i Sezam pana lubi.
Tak, zauważyłem. Może pani już go ściągnąć z mojej nogi? A, aż tak lubi. Potrzebuję pomocy w zakupach. Nie przyszedłem tu, żeby... tutaj jest lista i pieniądze. Najlepiej kup twój ciasny donut. Ten z dziurką? A, jeszcze będę leciał 3 przecznice. Pani Arabello, dziś pani szczęśliwy dzień. Proszę poczekać, zaraz wracam. Słoneczko, chmurka, te sprawy. Pieniądze są tu 4, 2, 1. Co z wami jest nie tak? Od kiedy mam robić zakupy mieszkańcom? Tu centrala. 4, 2, 1. Sprawa jest bardzo delikatna. Wykaż się zrozumieniem. Pani Arabella ma 91 lat. Jej wnuk jest wysoko postawiony w policji. Kumpel komendanta. I dlatego mam latać i robić zakupy? Powinni umieścić się w domu starców. 4, 2, 1. Nie ma dyskusji. Starsza pani ma otrzymać od ciebie wsparcie. To rozkaz. Bez odbioru. No chyba nie mamy wyboru. Mandat. Odwiedź 621, kupić pączki. A, jest 2 różowe, czy też różane. 4 z jabłkiem i galaretką. 6 sezamowych. Łącznie 12. Uważać na złodziei. No dobra. Lecimy. Na ciebie, kolego, mamy uważać? Zobaczymy. Dzień dobry, gdzie ta lista? 12 pączków? Stara ma niezły spust. Witamy. Co dla pana oficera? Proszę naszykować większą paczkę. Mam całą listę. Widzę, że apetyt dopisuje. To najpierw różowe. Ile sztuk? Dwie były. Dwie sztuki. Co dalej? Te z jabłkiem galaretką. Zgadza się? Te wiśniowe, te obok są z jabłkiem galaretką. Ile sztuk życzy sobie pan? 4 chyba miały być. Tak parzyście było. Poproszę o 4. Coś jeszcze podać? Jeszcze te z sezamem. Świetnie. Ile pakujemy? 12, 4, 2, 6, 6. Poproszę o 6 sztuk. Gotowe. To wszystko. A to dopiero zamówienie. Niech zgadnę, dla pani Arabelli. Skąd pani wiedziała? Nie jest pan pierwszy. Miłego dnia. No i jak miło. Wracamy do pani Arabelli. Pieniądze oskubane, no ale cóż. Czego się nie robi dla staruszki? Czego się nie robi dla staruszki? Tutaj pani mieszka, tutaj mieszkała. No powoli nam się dzień kończy. Trzeba coś zjeść. Zjemy zaraz, no. Zgłoszono kradzież u Adamskiego. Jestem w drodze. Adamski gdzie był? Tu jest. Dobra. Dobrze, że złodzieja pokazuję jeszcze w jakiś sposób. Tylko najgorzej, że jak jesteśmy głodni, to nam to średnio idzie. Bach, jesteś aresztowany. Na glebę, centrala, radiobus, aresztowanie. Ło. Samo w drodze, bez odbioru. Dobra. Jedziemy do pani. Idziemy do pani Arabelli, bo musimy się jeszcze wyrobić na czwartą z mafią. Się jakoś dogadać. W tym kierunku w końcu idziemy. Tak nasza historia ma wyglądać. Gang, policja, dzień dobry. A gang to jak tam gang. Pani Arabello. Takie małe pół godzinki. Listonosz? Nie, posterunkowy Kelly. Wróciłem z pączkami. Pan Heimer, proszę. Pani Arabello. Jestem, już jestem. Kupił pan pączki? Tak, zgodnie z listą. Jaką listą, synku? No to... kurczę, zostawiłem w sklepie. Panie Heimer, nie dawam żadnej listy. Przecież 2 pączki to mój limit. Mam cukrzycę typu drugiego, chce mnie pan zabić? Aha. Nie, pani Arabello, ja... Proszę siadać, zje pan pozostałe. Ale jak, 10? Ale jestem już pełen. Żadnego ale, u mnie jedzenia się nie wyrzuca. Idę po herbatę pożyczkową i zaraz wracam. Już nie żyją. Każdy, który jest to zamieszany. Każdy! I jak? Zaraz będę. Jak pączki? Pączki, no jednego sobie możemy chyba zjeść. Był głodny, no to zjedz. Wyborne, już kończę. Sam lep, zaraz puszczę pawia. Dobry. No dobra, już prawie jestem. Wszystko zjedzone? Jak najbardziej, koleżanko. Party babsztyl. Dobra. Zjedz, zakop. A, z polewą... Zakop. Zjedz? Zjedz. Ostatni, więcej nie dam rady, bo pęknę. Nadchodzi, chcę widzieć pusty talerz. Zjedz pączki sezamowe. Nie, naprawdę nie mogę. Daj psu. Naprawdę nie mogę. Ale psu też nie możemy, bo to cukier w końcu jest. Masz. Piesek, do nogi. Auć, nie tak łapczywie. No widać, smakowało mu. Dobra, jakoś chyba przeżyję. Już jestem, synku. Cóż za miłe popołudnie. Przepraszam za moje zachowanie. Oj, niepotrzebnie. Pączki były przepyszne, głaszcze psa.
Gdybym nie miała cukrzycy, a pies nie byłby uczulony. Nie zmuszamy pana do jedzenia. Pani Arabella, to żaden problem. A mogę spytać, piesek na co jest uczulony? Z pana detektyw jak z koziej pupy trąbka. To znaczy? No i jak piesek ma na... Sesa. No. Cóż, sezam serduszko, chodź do pani. Pani Arabella, dostałem właśnie pilne wezwanie. Ale nie wypił pan mojego specjału. Myślę, że będzie jeszcze okazja. Oj, na pewno, synku, na pewno. No ładnie. Tu 421, melduje wykonanie zakupów. Tu centrala, nie drwi. Choć raz okazało się pomocne. Jeszcze mi za to zapłacicie. Stamina 3. No to pięknie. Poszły pączki, poszły. 621, uważać na złodziejaszków, wystawić mandat na życzenie mafii. Niewiele nam tego zostało. Jabloński pracuje nad sprawą, mamy czas. Jak pracuje, to nie pracuje, ale nie wiem, o co chodzi za bardzo. Dobra. A, to mamy jeszcze chwilę, możemy odwiedzić ten domek. Sprawdź opony, już taka choroba zawodowa. Lecimy, czwarta, poczekamy tam pod tym mafioza. Sprawdź opony. To nie wiem, czy to są złe? Wyglądają jak gładkie, zaraz zobaczymy, jak to tu wygląda w rozpisce. Teoretycznie E, ale nie chcę ryzykować. Najłatwiej na tych tam C. No właśnie, tutaj też jakby już były zajechane. Tu centrala. Zgłoszono Hive Historę? Zapomniałem, jestem w drodze. Złodziej w zielonej bluzie. No po tych pączkach to powinniśmy mieć trochę energii. Cukru co nie miara. Ty złodziej, gdzie jesteś? No z Hive Historą ma blisko, żeby uciec niestety. Jest, idzie, ale nie jest taki, co szybko biega, na szczęście. Jesteś aresztowany. Centrala potrzebuje radiowóz po aresztanta. Samo w drodze, bez odbioru. No właśnie, bo my nie mamy czasu. 20 minut, żeby do naszych kolegów iść. No, koleżanko, nie mogłaś ty tych pączków zawieźć? 10 to pewnie by zjadła, bez problemu. Proszę jaśniej, dostaliśmy właśnie wezwanie spod 621. Po twojej wizycie pies zafajdał całą sypialnię. Potem zaczął toczyć pianę z pyska. A, i zdecydował się odwinąć kitę. Masz coś do powiedzenia? Centrala, pączki były wyśmienite. Bekniesz za to, 421. No my mamy chyba gorszy problem teraz na karku. Tak nie zdążymy. To wolę nie wiedzieć, jaka jest zemsta mafii w tej grze. Szybko! Kolego, my o życie walczymy. To będzie ten wóz? Dobry? Dobry, niedobry? Jest ten, sprawdź opony. Musimy znaleźć jakiś powód. Kurczę, opony nie. Sprawdź parkometr. Jakby godzinę poczekać. Gorzej jak odjedzie nam. Dobra, wystaw mandat. To poczekamy tutaj godzinę. A, nie możemy poczekać. Masz zaparkowanie, już na bank tam. Bach, no wyskoczyło. Panie władzo, co pan tam rysuje? Kupę. Mandata za co? Za cichy chód po ulicy. Dogadajmy się. Ciekawe jak. Dam 20 i spadam. Dają więcej. Co, te makarony? Ile wyrównam? Nieważne. Dam 50, zgoda? Nie. 50 to my dostaniemy. Bierz mandat i zjeżdżaj. I więcej mi tu nie parkuj, bo fura pójdzie na złom. Sługus makaroniarzy. Oj, będziesz miał z nami problemy. Zobaczymy, ustawię się w kolejce. Okej, mandacik jest. Idziemy do jego odebrać jakieś pieniądze, jak rozumiem. Załatwione, świetnie. Chyba pan to zostawił na stoliku. O nas nic nie ginie. Dziękuję, polecam się na przyszłość. Zapamiętamy. Jak miło, pieniądze są. Tu ktoś do nas serduszko puszcza, ale mamy jakąś misję jeszcze. Hej, panie policjancie, masz ochotę na numerek? Dam ze zniżką, bo kończę. A później będziemy biegać po tych sklepach. No dobra, a co powie, jak za... Nie wiem. Akceptuj. Kurczę, z lędźwi trochę by mogło zejść. Po to tu jestem. Wpadnij do mnie pod 609. Mieszkam pod numerem 6. No dobra, u niej raczej kasy nie zarobimy. Zobaczymy, co tam jeszcze za misja była w tym jednym miejscu. Dobra, tutaj też nic z oponami. Mandaty 623 i porozmawiać z Hermanem. 623, 623, 621, 623. To tutaj miał być Herman. Panie Herman. Herman. No tak, nie ma tak nazwiska nie przeczytać. Kalahal. Kalahal, jest Herman Kalahal. Dzień dobry, słucham pana.
Stagioni. Zapraszam do... A, do gry. Może partyjkę? Uraz chyba można. Chętnie. Stawka wynosi 20. Dobra. Rozdane. As, królowa. I co? Sprawdzam. Pokaż, co tam masz. Wygrałem. No i pięknie. Jeszcze raz? Nie. Zrezygnuj. Nie dziękuję. Pozwolono w ogóle wejść? Może kiedy indziej. O, no to dobrze, notatka. Odwiedzić. Odwiedziliśmy, załatwiliśmy. Wszystko mamy. Zgłoś się. Tu 421. Uważaj, jak wystawiasz mandatę. Właśnie dzwonił koleś. O, niesłusznie wystawiony mandat. Tak szybko? Tak, tak szybko. Sierżant jest zły. Uważaj, co piszesz. Ale normy. To są normy prawidłowych mandatów. To chcesz usłyszeć od szefa? Dobra, będę uważał. Bez odbioru. Policja minus 5. Rozumiem, że za tę sprawę z gangiem. Minus 5 od policji, minus 5 od gangu. Sprawdź oponę. Musimy się na kimś wyżyć. No i to są te niepewne opony. Jeszcze jak nam się oberwało za te mandaty. Te są za to pewne. Czekaj. Ale tu w sensie zaparkowanie nam nic nie daje. Dobra, koniec dnia. Wszystko, co mogliśmy zrobić, czas do domu. Zrozumiałem, zawijamy do bazy. I co? Baza? Przyjedzie ktoś po nas? A, jeszcze możemy chodzić. Trzeba było krankę odwiedzić. Koniec dnia. Czas na podsumowanie. O! Chyba zepsułem tym wyjściem do sklepu. I co teraz? Może uda się inaczej sytuację z pączkami w takim razie rozwiązać. No niestety. Ale widzimy się w podsumowaniu. Może tak to zrobimy, zdziałamy. Pożyjemy, zobaczymy. To się nazywa polowanie na obywatela. No niestety wystawiamy mandacik za parkowanie, za parkowanie. Hej, panie władzo. Co tam pan rysuje? I wygląda na to, że tym razem doczekaliśmy się finału. Jednak nie grałem już w pokera, nie chciałem ryzykować dobrej pasy. Nadrobiliśmy sobie u mafii, no i tym całym tam... Nie przeklapaniem sobie policji, ponieważ poczekaliśmy do końca, mandat został słusznie wystawiony, mimo że to gangster, no i mimo że to było zlecenie od mafiozo. Niestety psa chyba nie szło uratować mimo wszystko, więc tak to wygląda. Czyli na bogato. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!